Arkadiusz Chnida, Sporty Walki Ork. Jesteśmy z Maciejem Różańskim, który 1 kwietnia wystąpi na gali ACB w Białorusi. Witamy Cię, Macieju. Witam wszystkich słuchaczy, internautów. Pozdrawiam. Powiedz nam na samym początku, jak samopoczucie, jak czujesz się przed walką? Samopoczucie jak najbardziej pozytywne. Trochę jestem podjechany przygotowaniami, ale to 2 tygodnie zostały, żeby trochę wypocząć, złapać świeżość. I lecimy na wojnę. No właśnie, powiedz nam o tych przygotowaniach, jak one wyglądały tym razem. Znaczy to można powiedzieć, że to taka była trochę kontynuacja, tak? Bo szykowałem się na walkę na 11 lutego, tak na Wrocławiu miałem już formę na walkę, potem ją odwołali, trochę przychorowałem, no i jakoś się zebrałem i teraz była propozycja na ACB, to się znowu zebrałem sobie i ogólnie tak jak zawsze, nie? Tutaj główne przygotowania w Berserker Steel Szczecin pod okiem Piotra Babińskiego. Do tego jeszcze od boksu Artur Mulinow, od tajskiego boksu Marek Medyński Fight Academy. Również tu chłopakami ze Stargardu z Berserkeru też z nimi trenuję. No, w Ałczu byłem też na tym obozie sparingowym, to też był jeden z takich, jednych z ważniejszych punktów tych przygotowań, nie? Bo tam miałem dobrych przeciwników do sparowania w mojej wadze, więc byłem zadowolony z tego. Tak mniej więcej to wygląda, nie? No właśnie ten obóz w Ałczu, to chyba strasznie dużo zawodników z niego korzysta często. Znaczy, ja wiem, czy tak dużo. No, na pewno my berserkerzy korzystamy, a tak z zewnątrz to różnie. No, na jednych obozach jest dużo ludzi, na jednych mniej. Często jest tak, że jedna waga jest obsadzona, a druga mniej. No, na tym obozie no, nie mam co narzekać. Akurat ja, bo miałem w swojej wadze takich, można powiedzieć, czołowych zawodników, to 3. Plus tam inne, ale tych czołowych to 3, które mogłem tak jakby się zmierzyć, sprawdzić swój poziom, czy odbiegam, czy jest dobrze i też tak jakby sobie to dobrze z nimi porobić, wyciągnąć wnioski, nie? To byłem zadowolony. Nie widzieliśmy Cię długo, bo była operacja. Powiedz nam, jak się teraz czujesz i opowiedz trochę o tej historii swojej, no bo długo czasu Cię nie widzieliśmy w tej klatce. Była ciężka historia, ciężka sprawa. No trenowałem tak, w tamtym roku, czyli 2 lata temu przegrałem walkę. Chciałem odpocząć z miesiąc i dalej grać walki, ale jedną walkę mi odwołali, co się szykowałem do niej, następnie przełożyli mi termin na kolejną walkę, to dalej się szykowałem i potem przełożyli mi walkę na czerwiec i tak pół roku byłem w przygotowaniach, aż w końcu no ciało nie wytrzymało i w sumie nic tam nie było takiego poważnego, nie? Można powiedzieć, że partner wjeżdżał mi w nogi i ja się jakoś tam szczególnie zaparłem, tylko trochę i kolano strzeliło, nie? I się okazało, że to było przednie więzadło krzyżowe. Oczywiście tak można było jakoś tam w miarę trenować bez niego, ale no wydaje mi się, że w zawodowym sporcie, z tym bardziej w sportach walki, no to byłoby to duże ryzyko, że bym sobie walczył, one by wyskakiwało, nie? I przy takie coś przegrywać walki, no to bez sensu, nie? No tak, bardziej, dokładnie. Że kontuzja by się powiązała. Z KRS sprawnie z chłopakami z rehabilitacji, którzy mnie prowadzą, ST Medical. Oni tak jakby poprowadzili mnie, załatwili mi operację, też taką trochę nowszą metodą, bo to jest metoda hybrydowa, dzięki czemu praktycznie po pół roku po zabiegu byłem zdolny, powiedzmy, wrócić na treningi i po kilku tam miesiącach być zdolny do walki, nie? Bo normalnie to trwa znacznie dłużej. Można się tam zapytać innych sportowców, jak jest tradycyjną metodą, no to rok to jest minimum, nie? Tu się można się powiedzieć, że skraca do połowy. No cały czas rehabilitacja, dzień w dzień to trwało, dzień po 4-3 godziny rehabilitacji. Cały czas, zresztą do dziś jestem cały czas pod, można powiedzieć, obserwacją tych rehabilitantów, tak? Raz, 2 razy w tygodniu tam do nich wpadam. Oni tam sprawdzają, jak to kolano działa. Tam ostatecznie robią jakieś zabiegi, ćwiczenia, bądź takie masaże. No jakoś to funkcjonuje. No na razie na dzień dzisiejszy, powiedzmy, może nie jest ona tak w 100% jak była, ale no jak nie jest źle. Jak będzie tak, jak jest teraz, to będę zadowolony. No to super. No to powiedz nam, bo już wspomniałeś o tej walce, tam miała być w Czechach na gali Euro FC. I galę odwołano, powiedz tam, na pewno byłeś zdenerwowany mocno tym faktem.
Raczej no zawiedziony byłem kolejny raz, bo w moim życiu akurat nie wiem, czy ja mam jakieś precha, czy jakaś klątwa mnie prześladuje, ale takich odwołanych walk to miałem, nie wiem, z 15 lekko, nie? A całych gal odwołanych, no to z 5 miałem, że całe gale się sypły, to miałem z 5. Nie? I kolejny raz byłem rozczarowany, tym bardziej tym razem tak jakby poświęciłem temu ciut więcej przez tą kontuzję, tak? Bo tak jakby nie dość, że trenowałem, standardowo pracowałem, rodzina, to jeszcze dochodziło ta rehabilitacja, która tak naprawdę codziennie, a potem co drugi dzień trwała po 3 godziny w innym mieście, bo mieszkam w Stargardzie, a trenuję w Szczecinie, tak jakby wsadziłem w to naprawdę dużo wysiłku, w te przygotowania, dużo serca i no lepiej by było wyjść, nawet przegrać, ale przynajmniej tak jakby to cały swój wysiłek jakoś zrobić niż kolejny raz, mówią ci, że nie walczysz, bo gala jest odwołana, bo nie mają pieniędzy i wtedy no to najgorszy scenariusz, nie? No byłem bardzo rozczarowany tym wszystkim, no ale całe szczęście mój menadżer znalazł szybko inną walkę, jakoś się poskładałem do kupy i jestem zadowolony z tego, nie? Nawet w sumie może lepiej wyszło niż miało być. Dodajmy, że Federacja UFC zakończyła swoją działalność, więc podobnie jak MMA, tak miało dobry początek, jednak potem się skończyło jak się skończyło. No dokładnie, i tak samo było z MMA, tak podpisałem kontrakt i na gali pierwszej, który miałem zawalczyć, już nie zawalczyłem, bo zbankrutowała i tu było to samo, nie? I jeszcze jakbym się cofnął, to również były jakieś gale, które też całe zbankrutowały, nie? Dokładnie to nie pamiętam, ale musiałem sobie przypomnieć. Powiedz nam, jak dokładnie doszło do tego, że podpisałeś kontrakt z ACB i czy to jest to na tą jedną walkę, czy jednak na dłużej? No to w sumie trzeba, to już by było do menadżera, jak o tym dokładnie. No, mnie to tak jakby przyszedł kontrakt maile, menadżer tak jak mówi, że przyjdzie, ja go podpisałem, odesłałem i to tyle, nie? Tylko na razie prawdopodobnie z tego, co się orientuję, to jest na jedną walkę. Jeżeli zwyciężę, no to będą przedłużać na rok, dwa, nie? Rozumiem. Federacja Absolute Championship Berkut, na pewno o niej już słyszałeś, bo z dnia na dzień o nich coraz więcej słyszeć można. No słyszałem, no jeżeli dowiedziałem się, że jest oficjał u nich walczyć, to się oczywiście od razu zgodziłem. A dopiero po jakimś czasie w ogóle dowiedziałem się, że to ma być walka wieczoru, co jeszcze bardziej mi się podoba i mnie nakręca, wiadomo, to jest wszystko tak jakby daje, no jest to, tak powiem, jedno z wynagrodzeń tych rzeczy, które trenujesz, tak, że dostajesz walkę wieczoru, czyli wszyscy czekają na tą ostatnią walkę twoją, jesteś gwiazdą, no jest to tak jakby spełnienie jakichś tam marzeń bądź celów, nie? Dodatkowo na pewno plusem jest, że oni organizują coraz więcej gal tych w Polsce. No na pewno, no nie oszukujmy się, no wygodniej jest walczyć sobie w Polsce, niż jechać do Białorusi, do Mińska, nie? No to jest oczywiste, to jest los samolotem, paszporty, jakieś tam oni mają, że jak jedziesz na 5 dni, to musi być ubezpieczony, musi mieć 20 euro na każdy dzień, tam jest tyle różnych rzeczy. W Polsce było najlepiej, raz, żeby pokazać się przed Polakami, swoimi, zawsze doping to pomaga i w ogóle, a dwa, no jednak bliżej. No i to też daje to, że oni tak jakby chcą już mieć tych polskich zawodników, tak, żeby promować swoje gale, no, w Polsce, nie, to też daje jakoś punkt zaczepienia, że nie jesteś tylko gościem, który raz cię wezmą i to wszystko, nie, bo i tacy Polacy są potrzebni, którzy będą tutaj przyciągać kibiców, nie. Dokładnie. No teraz przechodząc do twojego przeciwnika, będzie nim Dimitri Wojtow, zawodnik publiczności. Co tak naprawdę wiesz na jego temat? No, oszałem ostatnio walki jego. Ogólnie znalazłem jedną walkę, taką w miarę świeżą sprzed 5 miesięcy. To i parę walk sprzed 5 lat. No to wnioskując po tych walkach, to na pewno stójka jest jego największym atutem. Zapasy ma solidne, a parter raczej słabszy, nie? Może nie tragiczny, ale z tych wszystkich płaszczyzn, które ma, to parter ma najsłabszy, nie? No tak tyle, co wywnioskowałem, nie? Na pewno trudniej jest, patrząc na to, co było parę lat temu, bo najlepiej by było, jakbyś miał te materiały, które były z ostatnich takiego walk. Jeszcze tam będę szukał, ale z tego co tak na szybko szukałem, no to tylko znalazłem taką walkę sprzed 5 miesięcy i no tam był dużo mocniejszy od przeciwnika, więc można powiedzieć od początku do końca kontrolował.
dominował, walkę dominował, nie? To też nie oddajesz takiego obrazu, nie? Ciężko znaleźć takiego Aubameyangu, skoro jego przeciwnik tak jakby w żaden sposób tego nie wykorzystał, nie? Dokładnie. To powiedz nam, ten gut walki już do tego pojedynku to chyba musi być ogromny już po takich perypetiach, co miały miejsce wcześniej. No, gut walki jest cały czas, taki jakby... Ja tam nigdy nie miałem problemu z głodem walki, przez to, że często mi odwoływali te walki i zawsze dużo trenuję na co dzień. I tak jakby tego, więc nie jest faktem, że teraz jest większy, bo raz jestem po przegranej, dwa jestem po kontuzji. Chciałbym tak jakby wejść w nowy rok z dobrym zwycięstwem, tak jakby z kopyta i no i spełniać swoje cele, nie, sportowe i tam marzenia, nie? Masz już walki za granicą za sobą, to dobre doświadczenie dla zawodników z Polski, żeby wyjeżdżać i walczyć za granicą. No, ogólnie takie mam założenie. Pomimo tego, że może w Polsce jest wygodniej walczyć, bo jest bliżej i ma się kibiców, nie? No to moim założeniem jest jednak walczyć na galach zagranicznych, ponieważ moim celem jest jedna z przynajmniej największa federacja na świecie, to jest mój cel. Zawsze był i zawsze będzie, nieważne jak będzie mi szło, zawsze moim celem będzie ta federacja. Przez to tam też będę musiał latać po świecie, tak, walczyć za granicą, więc można powiedzieć, że to jest taki przedsmak tego, co chciałbym osiągnąć, nie? Jack Hermansson, z którym walczyłeś, teraz bije się w UFC, obserwujesz jego karierę? Powiem tak, walk nie oglądałem, ale zawsze widzę, jak jest na rozpisce, to sprawdzam, czy jak mu poszło, nie? Można powiedzieć, że śledzę, ale bez jakiegoś większego zaangażowania, nie? No, takim moim marzeniem największym by było, żeby trafić tam, gdzie on i się z nim zremaszczyć, nie? To jest takie moje, kurde, jeden z większych celów, nie? To by było coś. Jak wspominasz sam pojedynek z nim, nie mówię już o samej porażce, ale sam pojedynek, jak go oceniasz, tego zawodnika, i czy myślisz, że ma te większe szanse, żeby utrzymać się w tej największej federacji na świecie? Zawodnik jest na pewno bardzo dobrym, nie? Doświadczonym. Na pewno też ma dużo takich atutów typu ma wszystkie płaszczyzny solidne naprawdę na dość wysokim poziomie i do tego ma tą kondycję, że te cardio ma takie, że naprawdę tą pierwszą rundę ma taką samą jak ostatnią, czyli jest rundy jest 3 czy 5, to jest jego największy atut, nie? I wydaje mi się, że taki zawodnik sobie może poradzić z każdym, tak? Bo jeżeli przetrwa te pierwsze rundy, to później może jakoś się je po prostu nadgonić, nie? Co do takich, no może jakiś fenomenem jakimś nie jest, typu tam jak Anderson Silva, no, ale mi się wydaje, że utrzymać się w UFC to jest w jego ryzach, nie? Tak powiem. No miejmy nadzieję. Zobaczymy, jak to tam będzie szło. No, ostatnio z tego, co widziałem, to przegrał, nie? Tak, Cesaro Ferreiro. Ale to już był mocny rywal. Masz też debiut w FEN za sobą. Ostatnio w rozmowie z Pawłem Jóźwiakiem wyjawił mi, że są zainteresowani twoją osobą. Powiedz mi, czy były już jakieś może rozmowy? Tutaj z tym FEN-em to tak nie do końca wiadomo, jak to jest, bo czas, no jakieś tam były, raczej na pewno po tej mojej ostatniej walce, która tam była, to nie było za bardzo do dobrych jakiegoś klimatu do rozmów. Nie wiem za bardzo czemu, trzeba się ich dokładnie zapytać. Potem jak miałem kontuzję, właściwie można powiedzieć, że wróciłem, kurde, do treningów, może tydzień trenowałem, to dostałem propozycję, no ale wiadomo, że to... No nie byłem w stanie walczyć, no wyjść i po to, żeby tylko przegrać, mieć pieniądze, to nie jest moim stylu. Ostatnio były jakieś rozmowy, ale też jakoś nie potoczyły się zbytnio dobrze i... Na dzień dzisiejszy walczę w ACB, no i to jest mój cel, nie? Nie mówię nie, bo to jest fajna gala, podoba mi się. Musi oczywiście być odpowiednie, wszystkie te kontrakty musi być odpowiedni, tak? Zawsze możemy się dogadać, nie ma problemu. Tam też pamiętam zamieszanie z twoim przeciwnikiem w ten wypad i chyba wtedy przyjaciele i klub sam ściągnął twojego przeciwnika na tą galę, jak dobrze pamiętam. No tak było wtedy właśnie, było tak, że mój menadżer załatwił przeciwnika, do tego jeszcze musiałem oddać trochę kasy ze swojej garzy, plus jeszcze chłopaki się zrzucali,
i jakoś dopięli to, żebym zawalczył. Nie był to może przeciwnik najwyższych lotów, no ale ten czas, który poświęciłem temu, powiedzmy jakoś można powiedzieć, że chociaż tyle, że się pokazałem, tak? Medialnie trochę lepiej wypadłem, no i ten, powiedzmy, to obycie z ringiem jakieś takie, jako takie się też na pewno polepszyło, nie? Też w swoim dorobku masz walki w arenie Berserkerów. Wiesz coś ogólnie, co się dzieje z organizacją? Bo widzieliśmy coraz więcej edycji, a teraz cisza tak naprawdę. To tak do końca to nie wiem, tak szczerze powiem. To trzeba pytać organizatorów, co tam jest grane. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to się nie zapowiada, nie? Nie wiem, może przeliczyli, że im się to nie opłaca, być może jakiś sponsor się wycofał. No... Nie wiem, trzeba zapytać organizatorów, nie? Ja nie chcę się wypowiadać w ich gestii, bo nie wiem teraz, nie? No to wielka szkoda. Powiedz mi, Maćku, na koniec, jakie plany, jakie cele na ten rok 2017 sobie postawiłeś? Na ten rok, no na pewno zwyciężyć tą walkę, co będzie. Potem zobaczymy, no. Chciałbym zawalczyć może jeszcze dwie walki. To takim moim marzeniem by było w Sopocie, na jego arenie, na UFC wystartować, tak, że to jest dosyć ciężki temat, ale kto wie, może zgłoszę się, że będę gotowy, może ktoś wypadnie, może mnie wezmą. Taki mam plan, nie? Wygrać jeszcze dwie walki, zgłosić się do nich, że ja będę gotowy i być może się uda, a jeżeli nie, no to iść w ACB, nie? W ACB iść. To jest dobra organizacja, tak jak mówisz, coraz bardziej rozpoznawalna, robią galę na całym świecie. No i na tym mi zależy, nie? To ta gala w Polsce to zawsze jest nadzieja, że możesz wystąpić, bo to wiadomo, gala w Polsce to inaczej też patrzą na zawodników z naszego kraju, bo chcą ściągnąć jak najwięcej na tą rozpiskę. No dokładnie. Chcą tutaj Polaków, żeby oni przyciągali kibiców, żeby ktoś na nich przyjechał, to jest logiczne, nie? Zawsze można się gdzieś zahaczyć, dać dobrą walkę i gdzieś tam zostać, nie? No. Dokładnie. No to dziękuję za rozmowę. Trzymamy oczywiście za Ciebie kciuki. Jeżeli chcesz kogoś pozdrowić lub podziękować, to proszę bardzo. Również dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich, którzy mi kibicują i trzymają za mnie kciuki. Chciałbym również podziękować sponsorów, którzy mi pomagają w mojej drodze wojownika, jak firma Seco, Grand Game, Iron Horse, Aristo Kominki, Expert, ST Medica, który mnie poskładało do kupy i wszystkim, których nie wymieniłem. Przez przypadek oczywiście. No i najbliższym też podziękować za to, że mnie wspierają i pomagają mi w przygotowaniach.